Cześć wszystkim, albo Pibiet, Chris z tej strony. Witam w kołchozie na mapie Zesławka. Mamy, jak widać, kwiecień. Będziemy siali tu drugie. Ocena środowiskowa dalej jest niska. Nie wiem dlaczego. Wczoraj udało się zebrać 8 beli. Także mamy 8 beli słomy, 8 beli siana, bo kieszonka poszła na sprzedaż. Trafiłem w słupa. Proszę, tu mamy ładnie. Mamy siano. 6340 kg waży. A tutaj mamy siano 320. Też mamy 8. Ładnie zasiadkowane. Spoko, jak tam koszty w ogóle. No kredyt poszedł trochę niższy po delikatnej spłacie, to prawie 30-60 dolarów mniej. Sprzedane maszyny 13. No, dochodów żadnych. Pensje pracowników. Zachwaszczenie wygląda. A jakoś tak nie tragicznie chyba. Natomiast właśnie nie wiem cały czas, co jest tą oceną środowiskową nie tak, bo pH mamy w porządku na polach. Jedyne, co mi przychodzi. Nawet ocena powierzchni tak się
Zobaczymy, co będzie, jak już się nie ma na zbiorniczych. Szczerze to nie jest tak, że mało to jest tylko trawa, bo ja pamiętam, że w sensie jak na pierwszy krok do kurczę wtedy zbierał jedną trawę, to co na pewno jest na czymś dalej, na razie nie wyszło. Czy to faktycznie dawało jakieś efekty? Chociaż to jest wygodne. Ale myślę, że gdyby mu to nie dawało efektu, to by to nie było. Nawet jak trafimy w zamieszkę przy wybrzeżu, to jest to chyba też posiadać. To widzimy to pole w kółku i zobaczymy, jak tam osobiście zmienił się ten wynik. Paski w tym wyrzędzie, bo być może dopiero po jakimś odpaszczeniu będzie ciężko powiedzieć. Nie grajmy jeszcze z paskami. Na żadną minutę. Ale powiem szczerze, że te paski udaralniają.
Nic się tam nie zmieniło. Nie wiem, czy to rzecz, ale zobaczymy, co będzie dalej. Kredytów, zakupów i tak dalej. Muszę ja będę poczekać na dzień.